Witam wszystkich szanownych widzów. Juma Wkara, jako wyjątkowego handlarza, kontynuujemy serię wyjątkowych samochodów. Może nie jest to jakiś mega wyjątkowy samochód w jakiejś mega wersji, ale nie oszukujmy się, handlarze już nie sprowadzają takich fosów za bardzo do Polski. One już zaczynają powoli drożeć, bo jest to jednak BMW serii 7. One zawsze były w cenie i zawsze będą. No i ten projekt stylistyczny też był dość kontrowersyjny, zaprojektowany przez Chrisa Bangla, więc na pewno samochód jest, można powiedzieć, jakiś. Dopiero po liftingu był taki troszeczkę bardziej ugłaskany. BMW serii 7, tutaj, które mamy, jest to E65 z silnikiem jedynym prawilnym według mnie dla takiej fajnej limuzyny, bo występowało tutaj też szóstki w rzędzie, ale tu mamy 3,5 V8, 272 koni. Silnik o bardzo fajnej, kulturalnej pracy, płynnej, cichej, a zarazem mocny z dołu, ładnie jeżdżący. On ma chyba nawet dobre osiągi do setki, 7,5 do setki, więc jest to dość przyjemny wóz do jeżdżenia nawet po mieście, gdzie on się dość szybko zbiera, chociaż jak widzicie, jest to kawał bryki. Mamy tu wóz 22-letni, bo jest to 2002 rok produkcji, z dość niskim przebiegiem, 253 tysiące. Ktoś powie, no niemożliwe na siódemkę. Ja jestem w stanie ten przebieg uwierzyć, bo jest to dość biedna wersja, trzeba przyznać. Ale to się tak czasami zdarzało, wiecie, jak mieliście takiego mega fula za 500 000 złotych, no to najczęściej trafiało do jakichś prezesów banków, czy do jakichś bardzo właścicieli dużych firm, oni tłukli kilometry, a takie wozy też kupowali po prostu czasami starsi Niemcy i płacili za ten wóz, nie wiem, przykładowo 200 tysięcy mniej, nie znam cennika z tamtych lat, po prostu żeby mieć taki samochód w jakiejśkolwiek tam konfiguracji, bo tutaj, że tak powiem, mega wypasu nie ma, zwłaszcza w środku. Na zewnątrz mamy standardowe fabryczne rufelki 17, czujniki parkowania przód, tył, jest ksenon i jeszcze mamy elektrycznie otwieraną klapę bagażnika. Nie pamiętam, czy wszystkie miały, wydaje mi się, że nie miały. I sam miałem prywatnie siódemę i coś kojarzę, że w mojej to chyba nie było elektrycznie otwierane tylnej klapy. No i tu jeszcze jest bajerek, który jest taki naprawdę, wiecie, biznesowy. Nie wszyscy wóz ma to. Ma dociągi, drzwi i oczywiście takie lampeczki przy klamkach. Spójrzcie, drzwi sobie lekko przymknę. Drzwi cyk, ładnie się zamknęły. No i to, że tak powiem, jest taka klasa. Czy coś jeszcze o wozie na zewnątrz? Jak pewnie widzicie, dookoła jest bardzo ładny, niepoobijany, niezardzewniały i właśnie te wozy w pewnym momencie podzieliły się na dwie grupy totalnych, że tak powiem, śmietników, które gorzej wyglądają niż wóz za 5000, zmęczonych życiem, porozbijanych, i na wozy na przykład tego typu jak ten, zadbane, przyjemne i rosnące w cenę i przede wszystkim też w innej cenie niż te auta, które wymagają mnóstwa serwisów. Ja też pamiętam z tej swojej, ciągle jakieś czeki, w tej się nic nie dzieje, jest naprawdę dużo lepsza. Tamta była z Francji i czuć było, że w tej Francji tak te serwisy nie przechodziły zbyt dobrze. Powiem wam szczerze, nawet dobrze go obszedłem, to wygląda lepiej niż połowę moich droższych samochodów, bo nawet nie ma na nim rysy i widać, że chyba trafiła do jakiegoś takiego człowieka, fana marki, bo pod maską też czyściutko. No i chyba wam za chwilę pod maską ten wóz pokażę. No, pod maską wygląda jak jakiś samolot kosmiczny, zwłaszcza ta obudowa. Tutaj ktoś sobie ponaklejał nalepki V8, to jest pomalowane na srebrno. I tu macie jakieś nawet kartki od wymiany oleju, bo w serwisach nie ma tego za dużo. Ale widać, że pod tą maską jest porządek, nie ma jakichś miliona kabli i wygląda to dobrze. Tu macie jeszcze jakieś kolejne wymiany od hamulców, więc to tak, że jak mówiłem nieraz, książka czasami potrafi być pusta, a wóz jest dalej serwisowany. I cóż, wydaje mi się, że to jest taka BMW 7, to jest też dobry samochód dla kogoś, kto chce zacząć przygodę z czymś troszeczkę ciekawszym niż standardowy wóz o jakiejś tam dieslowskiej pojemności. Czy coś jeszcze mam o nim wam dodać? No chyba nie, technicznie bez zarzutu, opona ładna, felga oryginał, szeroka, tarcze klocki w porządku. Naprawdę trafiła się fajna sztunia, a mówię, coraz ich mniej jest na naszym rynku, bo Niemcy zaczynają to też, że tak powiem, trzymać dla siebie, bo one rosną już w cenę. No to papiery, pójdzie szybciutko, tu 46, jakiś ostatni wpis, potem coś tutaj jest jeszcze nie wpisane.
Ale tak jak widzieliście pod maską, wóz był też serwisowany później i po prostu trzeba sobie powinien sprawdzić, czy no, ale nawet nie był dalej serwisowany w BMW, bo nie zawsze ktoś bierze ten papier ze sobą, ale to powtarzam w wielu filmach, będę powtarzał dalej, bo ludzie po prostu nie ufają. Tu macie jego, że tak powiem, specyfikację wyposażenia, kolor. A teraz zacznę Wam opowiadać dalej o jego wnętrzu. No i też jak tak mi się kojarzy, bo nagrywałem przed chwilą, miałem sekundkę pauzy. Chyba nie wspomniałem, że wóz nie jest jakiś dziadem ukitowanym czy ulepionym. Przemierzyłem go miernikiem lakieru, jakieś elementy mają rzędu na przykład 200 mikronów. Ale jak wspominałem, wygląda naprawdę ten wóz świetnie, nigdy nie obity. Widać jak też naprawdę samochód takiej klasy troszeczkę wyższej. Widać, że reflektory też są jeszcze z tego roku pojazdu, nie były kombinowane, wymieniane na inne, czy na przykład jeden jest żółty, a drugi biały. Tutaj jest wszystko ok. No i opowiedzmy sobie o wnętrzu, bo tutaj się dzieje wiele ciekawych rzeczy, które zapoczątkowało BMW. Zacznę sobie od dachu, żeby nie zapomnieć. Tu macie takie trzy przyciski, oczywiście, które nie widać, bo nie łapie ostrości, bo łapie za szybą, ale są to przyciski, jak się nie mylę, do otwierania bramy od garażu. Można sobie to zaprojektować. Z tyłu też wielka taka lampka i macie tamto lusterko dla osób z tyłu, a też się rzadko dość zdarza. Wiele miejsca, wielki podłokietnik z tyłu, również miejsce na kubeczki i oczywiście sterowanie ogrzewaniem. Tak jak Wam mówiłem, nie jest to jakiś bogacz, bo jest tutaj wyposażenie wewnątrz szmaciane, a ja nawet w tej siódemie, którą sam miałem, to było tak, że wyjeżdżały zagłówki tylnie do wysokości głowy, chyba gdy zapięliście pasy, albo gdy usiedliście i auto było po prostu odpalone. Przeogromny, wielki podłokietnik. Naprawdę, tu idzie całą rękę zmieścić, spójrzcie. I oczywiście też jest również wielki w środeczku. Taki jest głęboki. Jeszcze macie taką drugą półkę. Można tutaj sporo rzeczy nawet sobie schłodzić, bo jest klimatyzowany. I tu możecie zamknąć tylnią elektryczną klapę, żeby nikt Wam jej nie otwierał. Sławny iDrive, który, że tak powiem, zrewolucjonizował sterowanie obsługą komputera. Wygodny. Tu jeszcze nie ma tak zwanego beka. Tutaj po prostu przełączacie sobie i widzicie entertainment i inne parę rzeczy. Bardzo wygodny, duży ekran. Tutaj pewnie większość osób, które pierwszy raz siedzi w siódemce, nie wie, że tutaj sobie wybieracie sterowanie danej pozycji, tym kręcicie, patrzcie, góra w dół, przód, tył. Jak jest wiadomo, wypas, to tu jeszcze tych milion przycisków jest, pamięci, że tak powiem, chłodzenie, ale tak jak wspomniałem wcześniej, to jest średnie wyposażenie, raczej nawet nie za dobre. Dwa miejsca na kubki, ale że nie za dobre, też jest dużym plusem to, że ten wóz nie jest zniszczony. Tu trzy miejsca, na różne szpargały. Tu macie nawet znaczek V8, który chcę jeszcze przykleić. Tu jeden schowek. Ja pamiętam, że w tym jednym schowku miałem coś innego zamiast tej szuflady, ale muszę sprawdzić. Nie wiem, czy to nie było obsługi nawigacji, ale to już nie pamiętam. Wiem, że tu miałem w swoim BMW telefon. Tutaj mamy schoweczek, miejsca dużo, można napakować, sterowanie klimatyzacją, nic szczególnie istnego. No i oczywiście miejsce na CD-ka. W tych autach bardzo pięknie gra muzyka, jak macie system DTS, jest bardzo fajnie. Dobra, przechodzimy na środek, bo kierownica też nie jest taka, wiadomo, standardowa, wygląda jak od BMW-ki, ale spójrzcie, tutaj macie przyciski, możecie sobie zmieniać nimi biegi, oczywiście jeżeli ułożycie, zapalę Wam ją. Cóż, zapaliłem samochód, mogę Wam pokazać. Spójrzcie, tutaj sobie przełączacie właśnie ten tryb. Nacisnąłem A, bo oczywiście musicie włączyć sobie na D. I pewnie widzieliście, taka manetka w 2002 roku BMW już to zaprocentowało, podobny do aut amerykańskich, ale bardzo wrzucacie wygodnie P, bo naciskacie przycisk tylko P i on zawsze z NR od razu Wam rzuca na pozycję park. No i teraz sobie spójrzcie, tu widzicie sport, manual, no i powrót do tego. Tu jest jeden przycisk, a tu z tyłu za ręką, tu gdzieś w tym miejscu macie drugi, możecie zmieniać biegi. Teraz rzuciłem D, troszeczkę ruszyła, pyk, dajmy sobie na park i stoi. Tutaj fajnie pokazuje, nie widzicie na tym ekranie pewnie, jak jest mocno nagrzany silnik. Jeżeli ten taki mały paseczek, który tu się zmniejsza, przechodzi właśnie do SAI 6, to już jest delikatnie silnik nagrzany. A tak to zaczyna chyba z koło 5500. Tu jeszcze oczywiście przycisk od startu, od zapalania, wyłączanie czujników, sterowanie. Tutaj jest dość niżej tymi wycieraczkami. Kluczyk. No i z drugiej strony tempomat. No i tutaj wskazania komputera w tej manetce. W tym przeciwgielny włącznik świateł. No i tutaj mamy jeszcze otwieranie tylnej klapy.
cztery elektryczne szyby składane, lusterka, bo o tym nie wspomniałem. Podłokietnik, no i mój fotel też ładnie utrzymany. W ogóle ten samochód w środku jest bardzo ładny i czysty, nie ma w nim jakichś zapachu. Czuć po prostu, że to jest dobrze utrzymane BMW. Myślę, że coś tam wam już opowiedziałem o tym wozie, a dalej po prostu, jeżeli macie pytania, to chętnie odpowiem. Tylko wystarczy napisać maila lub zadać je w komentarzu. A jeżeli chcecie zadać przez media społecznościowe, to wbijcie na Mavkar Auta na Instagramie lub też na Facebooku. I pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, a tutaj macie pojemność powyżej 3 litrów, więc będzie, znaczy powyżej 2 litrów, więc będzie duża akcyza. To macie już z głowy. Niestety gwarancji wam nie mogę wystawić, bo jest powyżej 20 lat, ale pamiętajcie, że mogę wam go dostarczyć w rozsądnych pieniądzach do domu, jeżeli nie macie jak go sobie dowieźć. No i jeszcze kolejna ważna kwestia, jeżeli auto z firmy się sprzedało, mogę poszukać kolejnego podobnego na zamówienie. To by było na tyle. Pozdrawiam, cześć.